Witajcie moje pszczółeczki, ja jestem Bzykła. Dzisiaj trzy tajne bazy, słuchajcie, ze Squid Game'a. Tak, dokładnie widzowie, ze samego Squid Game'a, jak widzicie, mamy tajną bazę laleczki, mamy tajną bazę tutaj strażnika oraz tajną bazę lidera, czyli tego przewodniczącego całym Squid Game'em. Będą to naprawdę szalone bazy, więc wy zostawcie łapeczkę do góry, no i oczywiście subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, a my zaczynamy. Słuchajcie, jak widzicie, jestem w takim pomieszczeniu, to nie jest normalne pomieszczenie, to jest pomieszczenie, wygląda trochę jak ze Squid Game'a właśnie, jak widzicie, mega dużo łóżek. No nie wygląda to tak jak normalny świat. I mamy tutaj te trzy bazy. Do której bazy byśmy, słuchajcie, weszli? Ja myślę, że może zaczęlibyśmy może od bazy laleczki. To jest ciekawe, czy to będzie faktycznie taka normalna gra, czy to będzie coś innego. Słuchajcie, nie mam pojęcia, zaraz się zresztą przekonamy. Co tu jest? Tutaj patrzcie, ej, w skrzynce jest jakaś lalka, patrzcie, co? Ej, dobra, to w takim razie na pewno będzie ta lalka. I zobaczmy, tam jest jakiś taki piasek. Więc coś mi się wydaje, widzowie, że to będzie ta gra. No nic, weźmy tą lalkę całą i wejdźmy do tej bazy. Zobaczmy, co tutaj się takiego dzieje. Halo? Ej, panie, panie, chlip, chlip, sztok, sztok. Ej, co się dzieje? Halo? Ej, widzowie, czy ta lalka jest smutna? No nie, nie gadajcie. Ej, pani lalko, co się stało? Halo, czemu ci jest smutno? Ej, o co chodzi? Widzowie, ta lalka jest smutna, ale dlaczego ona jest taka smutna? Ja tego nie wiem. Ej, o co chodzi, lalko? Dlaczego ty jesteś smutna? Ciągle tutaj stoję sama. O nie, czekajcie, czy ona jest smutna? Czy ona, nikt nie chce się ze mną pobawić, ale o czym ty mówisz? No w sumie w zielone, czerwone. Ej, czekaj, widzowie, Może my teraz, nie, lalku, lalku, nie bądź zła, nie bądź zła, słuchaj, ja mam dla ciebie propozycję, co ty na to, że ja w tobą zagram z zielone i czerwone, ja zagram w to zielone i czerwone, ja będę tą lalką, słuchaj, co ty na to, oj, co tu się stało, ja będę lalką, słuchaj, tak, ja będę tutaj robić zielone, czerwone, a ty po prostu, twoim celem będzie przejść tutaj z tamtej twojej mety do mojej, co ty na to, o, zrobimy coś takiego, dobra, tu uwaga, zaczynam, widzowie, dobra, obracam się, dobra, czerwone, okej, możesz zaczynać, uwaga, to szybka jesteś, czekaj, zielone, dobra, zielone, stop, o, dobrze, tak, uważaj ty, bo naprawdę jak ty się ruszysz, to tutaj zginiesz, wiesz o tym, jak się ruszysz, to zginiesz, chociaż no, mam nadzieję, że o, coś się obawiam, widzowie, że to ja zginę, a nie lalka, bo nie mam w ogóle nawet czym. Dobra, uwaga, czerwone, dobra, możesz iść, wow, jaka lalka została, dobra, stop, zielone, nie, zielone, dosyć. Ej, ty lalko, powiem ci szczerze, jaka ty jesteś mocna w to, ty naprawdę przeszłaś już połowę trasy za tak naprawdę dwoma tylko obrotami, naprawdę, no mówię ci, to się naprawdę dobrze znasz to na tą grę, nieważne, dobra, czekaj, obracam się, uwaga, czerwone, ale uwaga, stop, nie, zielone, teraz jest zielone, o, ty tutaj, co, myślałeś, że już tutaj przejdziesz, bo tutaj ci naprawdę szybko idzie, nie ma takiej opcji, słuchaj, teraz jeszcze raz, uwaga, przesuwam się, czerwone, uwaga, zielone, uuu, widzowie, było blisko, ale jak widzicie, lalka się zatrzymała tutaj, i uwaga, lalko, ostatni raz, jak ta lalka jest wielka, ale jest ogromna, o matku, ja nie wiedziałem, że ona jest taka wielka, dobra, no, dymy, mówię ci, czekajcie, obrócę się, ja cię kręcę, dobra, obracam się, czerwone, i uwaga, czy przejdzie, dobra, koniec, ej, udało się, dobra, lalko, przeszłaś, okej, i co, teraz nie bądź smutna, naprawdę, jak widziałaś, pobawiłem się z tobą, więc tutaj proszę nie być smutnym, dobra? Proszę nie być smutnym, jak widzisz, pobawiłem się i że tak powiem, już jesteś, tak powiem, powinnaś być tutaj bardziej zadowolona za to, że ci tutaj pomogłem się bawić, dobra? Jak to mówisz się, nie, lalko, wiesz co, nie, wiesz co, ty jesteś trochę taka wielka, ja się ciebie trochę boję, jak ci pomogłem, to mega ci tutaj dziękuję, to była super tajna baza, lalko, czekajcie, nie, no dobra, ja muszę zamknąć to, lalko, ja cię kręcę, jakie to jest wielkie, no dobra, w każdym razie, widzowie, pomogliśmy tej laleczce ze Squid Game'a, słuchajcie, się pobawić, no ja powiem wam szczerze, sam byłem, że tak powiem, mega zdenerwowany, że każdy, słuchajcie, ta lalka musi zabijać te wszystkie osoby, a tak naprawdę ona sama się chciała pobawić, jak widzicie. No nieważne, widzowie, przechodzimy do kolejnej bazy, czyli do bazy ochroniarza czy lidera. Ochroniarza! Kolejna baza, baza ochroniarza tym razem, widzowie, otworzymy to, tylko co tu jest? Ej, perły, jest bardzo dużo tutaj pereł endu, nie wiem po co one nam będą potrzebne, ale wchodzimy tutaj. Jest tutaj naprawdę jakoś tak różowo, tak jak, słuchajcie, tak jak wygląda ten ochroniarz i czekajcie, tu jest ochroniarz, no nie gadajcie, tylko on ma, to jest ochroniarz kółko i co to jest? O nie, ja wiem co to jest, siema ochroniarzu, ja chyba wiem co to jest za rzeczy w tej skrzynce. Nie, no proszę was, widzisz ten obraz, no widzę ten obraz, ciężko to nazwać obrazem, powiedzmy, że to są kolory, musisz go odwzorować, no wiem, ja chyba znam tą zabawę, co ty, inaczej zginiesz, dobra, nie wiem, nie przestań mnie bić, ej, on ma pistolet w ręce, ten ochroniarz nie żartuje, widzowie, nie, jest dobrze, dobra, czekajcie, bierzemy to wszystko i spokojnie, nie możemy się pomylić, musimy mega ostrożnie stawiać te wszystkie kolory, zacznijmy od tych takich najbardziej, 170 sekund, co ty gadasz, no nie, proszę cię, dobra, to musi być szybko, naprawdę, czekajcie, on tutaj strzela, ale my się nie damy, dobra, czyli teraz tak, spokojnie, musimy to odwzorować, tak, żeby tutaj nie było problemów. Potem tak, raz, dwa, trzy i tutaj na czwartym, tak, dobrze, okej, cyk, dobra, tak. Teraz gdzie jest jeszcze żółty? Żółty jest tutaj, w tym miejscu. Dobra, spokojnie, nie. Ej, słuchajcie, widzowie, ten ochroniarz cały czas strzela, to ja muszę być mega ostrożna. O nie, proszę, nie strzelaj, ten ochroniarzu, jeden,
Ja naprawdę nie chcę zginąć. Zobaczmy, czy to jest ta sama. To jest ta sama wełna? Tak, to jest ta sama chyba. O, dobra, tak, tutaj jest różowy, tu jest ten, potem jest taki. Dobra, dobra, spokojnie, damy radę, dajemy radę, dajemy radę. Okej. Okay. I co są. Dobra, to jest dobry kolor, bo się przestraszyłem, że zły kolor. Nie, dobry, jest dobry. O, dobra, dobra, bo się przestraszyłem, że źle tutaj narysowałem wszystko. Nie, jest gitara. Spokojnie, idziemy do kolejnego. Jasno-niebieski, taki tutaj jasno-niebieski jest w tym miejscu i w tym miejscu. Jasno-niebieski jest także tutaj i może jeszcze tutaj przy tym zielonym, a nie ma zielonego, czekajcie. A, tutaj, dobra, widzę. Widzę, może teraz zielony, może tutaj ten kolor. Szybko, 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 widzowie. Nie mamy dużo czasu, naprawdę, nie wiem ile mi zostało. Czekać, tak, tutaj, dobra, bo się już, ej, ja bym prawie się pomylił, szybko tutaj, tak. Okej, okej, jest tutaj jasno-zielony, dobra, dobra. Teraz tak, tutaj jest jeszcze taki kolor niebieski. O nie, wyrzuciłem mi wełnę przez przypadek. Szybko, 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 widzowie, czekajcie. Tutaj jest wełna, tu jest wełna. Dobra, dobra, przyspieszmy tempo, widzowie, bo ja się boję, że my możemy się faktycznie nie wyrobić. Szybko, to jest purple, to jest, dobra, purple jest taki sam. To jest tutaj, tak na górze jest coś takiego. I tutaj potem jest przerwa, czerwony potem będę musiał wziąć, dobra. Czerwony bierzemy zaraz, tylko weźmy najpierw, skoczył tutaj ten fioletowy, teraz czerwony. Mamy czerwony kolor, bierzemy tutaj, robimy kolejny. Teraz czekajcie, czego nam tutaj brakuje? Różowy, 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 szybko dawajcie różowego. Cyk, cyk, różowy, cyk, różowy. Gdzie jest jeszcze różowy? Halo, różowy kolor? Nie, to jest brązowy, dobra, brązowy, dawajcie brązowy. Ej, zostało nam naprawdę, dobrze nam idzie. Ochroniarz nic nie mówi, czyli w takim razie wydaje mi się, że dobrze wszystko robimy. Nie mam tutaj żadnego problemu i wydaje mi się, że my tutaj bezbłędnie to zrobimy. Jak tak dalej pójdzie, dobra, ej, o nie, czekajcie widzowie, co to, coś jest, nie, dobra, wszystko jest w porządku. Już się przestraszyłem, że coś mogło pójść nie tak, ale nie, dobra, wszystko to jest tak jak ma być, patrzcie, cyk, cyk, okej. I czekajcie, tu już jest koniec, muszę to zacząć sprawdzać, o nie, widzowie, ochroniarz, patrzcie, tutaj wszystko jest w porządku. Ja tutaj ochroniarzu wszystko zrobiłem, tak jak ma być, tu, proszę mnie tutaj nie zabijać. Ja mam nadzieję, że mnie ten ochroniarz no nie zniszczy. Ej, co on robił, on strzelił tutaj, czekajcie. Nie, dobra, dobra, już czekaj, czekaj, już sprawdzam. Już sobie przepraszam, czekajcie, muszę to szybko skończyć. Tutaj szare, czekajcie, to jest czarna czy szara wełna? Szara wełna, szara wełna, tutaj, uwaga. Teraz tutaj jeszcze, to jest chyba, ojeju, który, co on wziął? Ej, on wziął chyba jakiś pistolet wielki, o nie, 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 widzowie, dobra, to. Teraz szybko, ostatni, biały chyba kolor. To jest biały kolor, to jest biały kolor. Uwaga, szary, koniec, koniec ochroniarzu, szybko. Myk, dobra, skończyłem. Ej, widzowie, czekajcie, czy ja to dobrze zrobiłem? Jak ja to źle zrobiłem, to ja chyba nie przejdę tutaj. Czekajcie, patrzmy, dobra, to jest dobrze, to jest dobrze. Tutaj też jest gitara. O nie, ochroniarzu, czy ja coś źle zrobiłem? Ej, chyba dobrze, ej, udało mi się. Widzowie, udało nam się, nie zginęliśmy. O tak, ja nie mogę, dobra, udało nam się. O, ja tą wełnę odkładam. Fajnie się grał tutaj, ochroniarzu, ale wiesz co, ja chyba będę spalać. Ty masz tutaj jakieś wielkie pistolety, minigany. Ja naprawdę nie chcę tutaj, że tak powiem, wiesz co, dłużej przebywać chyba. Trzymaj się, życzę ci wszystkiego dobrego. Wypad, o nie, szybko, widzowie, uciekamy, bo mnie tutaj chce z tego minigana zabić. Ja cię kręcę, widzowie, to była baza ochroniarza. Patrz, ej, on strzela. Co, ja cię kręcę, widzowie, czy wy to widzicie, patrzcie, to we mnie strzela. Ten ochroniarz chyba chciał mnie jednak zabić. No nie, to było naprawdę straszne, widzowie. Jakby mu się udało, jakbym nie zamknął tych drzwi, to mogłoby być naprawdę źle. To były te dwie bazy i widzowie, została ostatnia baza lidera, czyli tak naprawdę przewodniczącego tego całego Squid Game'a. To jest człowiek, który to wymyślił i zobaczymy, co on takiego strasznego kryje w jego bazie. Nie wiem, co tam będzie, muszę się naprawdę dobrze przygotować, no ale nic, widzowie, lecimy tam. Widzowie, ostatnia baza, baza lidera. Zobaczymy, co jest najpierw w skrzynce. W skrzynce mamy, ej, o nie, widzowie, czy wy to widzicie, patrzcie, mamy diamentowe przedmioty, to wygląda, jak my mamy się z nim bić, z tym liderem. Ja naprawdę nie chcę, co się stanie, widzowie, on jest tak silny, on jest jakiś przepotężny, ja go nie pokonam, on jest jakiś czarny, nie w ogóle zły, nieważne, widzowie, bierzemy tutaj moją z najlepszego minigana, shotguna, wszystko, co przygotowałem, bierzemy złote jabłko, jemy to i słuchajcie, wchodzimy tutaj, halo, dzień dobry, ej, o co chodzi, ej, patrzcie, tam jest faktycznie lider, czyli człowiek, który to tego całego Squid Game'a zrobił. O, ja ci dam, ty jeden zły człowiek, powiedz mi, co tutaj zrobiłeś? Co tutaj robisz? No tutaj właśnie w sumie przyszedłem sprawdzić twoją bazę. Nie chcę zginąć, ja cię chyba muszę pokonać. Dlaczego ty taki zły jesteś? Powiedz mi, dlaczego tutaj, to twój koniec? Nie, to nie jest mój koniec. O nie, on nie bije, patrzcie. Nie, widzowie, dobra, a masz ty, walcie z tego z miecza. Nie, widzowie, ja go chyba nie pokonam. Patrzcie, jaki on jest wielki, on jest ogromny. Halo. Nie, ja go nie pokonam, widzowie, nie, inaczej. Minigun, uwaga, mnie z minigunem go walę. O ty, jeden liderze, ja ci dam, patrzcie. Ej, on jest nieśmiertelny, patrzcie, dobra. Czekajcie, shotguna, bum. Ej, on jest niemożliwy, go się nie da zabić. Halo, o co chodzi, nie, widzowie, tak być nie może. Co to jest, dobra, wyrzucam cały tutaj, że tak powiem, magazynek i ja mam nadzieję, że to będzie jego koniec zaraz. Nie, tak być nie może, co ten, on jest nieśmiertelny, widzowie. Patrzcie, jaki on jest wielki, ja nie wiem, on nie był normalnie. To nie jest człowiek, to jest jakiś kompletny potwór. Nie, szybko, skończymy się naboje. O nie, shotgun, uwaga, widzowie, zaraz.
tutaj przeładujemy i zaraz go zabijemy. No musimy go zabić. On na pewno zaraz ma małą ilość życia i go pokonamy. Ty liderze jeden! O, ty jeden liderze, ja ci dam! Nie, nie, nie pozwolę, żebyś to przegrał. Dobra, dostałeś. Ej, zaraz, widzowie, zginął tutaj. Ej, o co chodzi? Co? Widzowie, udało się. Dobra, ej, pokonaliśmy tego lidera. Ja cię kręcę, ale naprawdę to było mocne. Na szczęście mieliśmy naprawdę dobrą zbroję oraz mieliśmy też złote jabłka, które pozwoliły nam to wszystko przeżyć. Ale nie byłoby dobrze, widzowie, bez tego uzbrojenia zginąłbym. Ja nie wiem, czy on się tutaj zrespi, ten lider, czy już go zabiłem na zawsze. Chyba tak, widzowie. Zobaczmy tylko, co on tutaj ma. Patrzmy, no, normalnie to wygląda w sumie tak dosyć standardowo, taki pokój. Tutaj jakieś szkło. W ogóle, nie wiem, nie widzę tutaj żadnych telewizorów. On ma pewnie jakąś sekretną bazę, widzowie. To jest chyba coś większego. Tutaj są jakieś większe plany. To nie jest koniec. O nie, ja myślałem, że ja tego lidera pokonałem. Czy on tutaj ma jakąś tajną bazę? Na pewno coś tu musi być. Może tutaj jest jakiś obraz za tymi... Nie, no dobra, widzowie, nie wiem, nie działają te perły. Nie ma tutaj tajnego przejścia. Halo, ja chcę jakieś tajne przejście znaleźć. No nie ma, widzowie. Dobra, pokonaliśmy tego lidera. Załóżmy, że to jest jego koniec, widzowie. Dobra, czekajcie, wychodzimy z tej bazy. Ja cię kręcę, ale to była przygoda, widzowie. Trzy tajne bazy Squid Game. Napiszcie w komentarzu, która z tych baz wam się najbardziej podobała. No my wszystkie przeszliśmy, mi się najbardziej podobała chyba baza, słuchajcie, tego ochroniarza. Ten ochroniarz był super bazą. Naprawdę mi się podobało to takie, wiecie, zgadywanie kolorów, odgadywanie tego obrazka jest naprawdę fajne. Te takie wełny, bardzo mi się to podoba. No nic, widzowie, w każdym razie zostawiajcie łapeczkę do góry, subskrypcję, a ja się będę z wami żegnać. Odcinki są codziennie o 18:30. Trzymajcie się, pa, pa!